cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już siódmy odcinek z Borderlandsa. Ostatnio wykonaliśmy parę misji, pojeździliśmy sobie pojazdem, co było dla nas przyjemnością wręcz. Chwycić za kierownicę po raz pierwszy w tej części. No i przebyliśmy jakiś tam kawałek mapy, pozabijaliśmy trochę tych wrogów. No i te sprawy, i te sprawy. Może coś do kupienia jest. Sprawdzimy tak na dobrą sprawę. Ale nie widzę to nic takiego, co by mogło nam po prostu pomóc w ulepszeniu wyposażenia. O, tu mamy jakieś syfy do sprzedania. Tak, których jeszcze nie sprzedaliśmy. A możemy? Mamy już sporo kasy. A to jest na plus. Bo przynajmniej będę oszczędny. Hajsu mi nigdy już nie zabraknie. Od tej pory przynajmniej. Tak mi się będzie wydawało, że mi już hajsu nie zabraknie. Tu jeszcze chyba możemy sobie uzupełnić ammo. Ale chyba też raczej nie. A tak, bo teraz mamy trzy bronie. Tak, mamy jeszcze shotguna. Pięknie. Tu dokonaliśmy takiego małego upgrade'u. Chyba, zaraz sprawdzę. Jest dokonany upgrade. Na granatach też już jest dokonany upgrade. Właściwie tu są ammo. Tak, wszystko pięknie, fajnie. No, czyli wszystko tak jak powinno zostało wyposażone i zaktualizowane. Dobra, zbieramy się. Wolałbym raczej karabinek. Jeśli można. A może... Nie, z tobą się już nie da gadać. O! Mamy tutaj te nasze misje, ale level dalej mamy... O kurde, tutaj już są naprawdę hardkorowe misje. Poziom mamy 11, więc jeszcze nie przesadzajmy. Misje jak misje. Trzeba mieć odpowiedni level, żeby już po prostu być przygotowanym na... poszczególne misje i wyzwania. Tu widzę, że dalej są same syfy i tu nam nic takiego ciekawego typu nie oferuje, ale hajs możemy sobie pozbierać. No to zawsze nam jakoś plusuje. Dobra, idziemy sobie, idziemy. Trzeba teraz spotkać szef Sandersa. Sledge is a bad man who has done terrible things. Chyba mam trochę grę za cicho, bo takie mam wrażenie. Dobra, myślę, że starczy. Nie, tak mi się przynajmniej... O, proszę, już słychać. Jep. Jak dostał? To był piękny strzał. Na hardkora żeśmy to zrobili. Ła, skagi. Kurde, kolego. Z kim ty tutaj masz teraz do czynienia? Kurde, myślałem, że go na hita pojadę. Kampi kolega. Dostał ładnie, ale to i tak mało. Patrz. Dobra. O. Ile psów tu ja przygarnąłem. Tutaj, koledzy. Co wy myślicie, że ja nie zauważę? Tam jeszcze coś zostało. Ja wszystko zbieram. Czy to jest warte, czy nie? Zbierać zawsze trzeba. O, tu jeszcze zostawiłem. Tak nieładnie. Hajsy zostawiać. Dobra, to idziemy sobie dalej. O. Dalej nie odpuszczają. Jak dostał. Ty. Ty kolego, nie skacz. Bo wiesz, co się z tobą dzieje. A chwileczkę, mamy przecież dostęp do pojazdów. To piechotą ani rusz, bo to nie ma sensu, tylko czas marnuje, a chcę tam dojechać jak najszybciej. Dobra. Już, spawnuj pojazda. Dobra, i jedziemy teraz tam. Tu nie ma nad czym się kuźwa zastanawiać. Tylko jedziemy.
Jezu, nie wiem co to za jeden wymyślił sterowanie pojazdu myszką. Nie, to jest w ogóle jakieś postrane. I teraz nitro, jeb. Pięknie. Nie wiem, czy teraz będziemy dobrze jechać w ogóle. Zawsze możemy na mapę sprawdzić. No właśnie, zboczyliśmy teraz tak z drogi, że trzeba będzie wrócić. Jezu. Dobra. Chyba jesteśmy już na miejscu. Tylko możemy już sobie pozwolić na wysiadkę. Ta, to będzie tutaj. O, to jest San Sanders. Szep Sanders. O, proszę. Co my tu mamy? Może jakaś lepsza tarcza? Nie, nic tu nie ma. Lipa. Dobra, gadamy z tobą. Proszę bardzo. O. Masz tu misji, a misji. Dobrze, powykonujemy sobie je po kolei. Nie biorę wszystkich naraz. Dobra. Pięknie. Mine Gate Key. Czyli chyba trzeba zaminować coś. Dobra. Wsiadamy do naszego pojazdu. Z powrotem. I jedziemy tam, gdzie trzeba. I zrobimy to, co właśnie powinniśmy, żeby dostać wynagrodzenie. Trzeba tutaj na dół jechać, widzę, bo tutaj nieźle się będzie kroiło. Między innymi dojdzie do pewnie jakichś potyczek. No, tak jak myślałem. Proszę bardzo. Jeb wam z rakiet. Kurde, zdychać. Myślicie, że wygracie ze mną? Jeb. Ale ich kurde. To wszystko. Płonące psycho. Ja pamiętam te typy z Bordera dwójki. Ja do was wszystkich pojadę. O, proszę, noga aż mu się rozerwała pięknie. Trzeba trafiać dobrze tą rakietą. Inaczej to jest lipa. Oni mi tu gówno zabierają. Ej, bez jaj, że się nie da tak zabierać hajsu. No to jest gówno w takim razie. Trzeba tu tak podjechać, tak dziwacznie. Ty patrz, jeszcze raz trzeba było walnąć. O 3 razy sztuka i już by nie wstał. Dobra. Z pojazdu ich lepiej wszystkich tu powybijać. O, proszę. I na hita od razu są jechani. Tu jeszcze jeden kolega. Jakż dostał. Dobra, tu następny. Ktoś jeszcze? Się pisze. Nie no, koledzy się nie poddają. Dobra. Trzeba jednym i drugim nawalać. Tak będzie najlepiej. O, proszę. O, jakieś wyzwanie wykonałem. Ty tam na górze walą. No zdychajże. O, proszę. Coś jeszcze tu nawala. To mi się nie podoba już. Powoli mi to zaczyna już drażnić. O, tu jest szkoda. Nie, trzeba będzie odjechać dalej i teraz błyszczeć tak ładnie z rakiety. O, i poszło. Ktoś jeszcze? Nie, trzeba będzie chyba wysiąść stąd. I teraz dokładnie wszystko spenetrować. Cały ten teren. Hajsu pozbierać, bo leżą tu jakieś pozostałości po tych bandytach. Zakładam, że ktoś tu jeszcze będzie, więc nie bądźmy tacy od razu do przodu. Jeszcze nas mogą zmylić i zaskoczyć. A dla nas to by było niekorzystne. O. Co to było? Kurde! Ty patrz! Tak chcą się bawić. Jezu, co to za lag był? Poważnie, taki chwilowy lag. Mnie się to nie spodobało. Oficjalnie. Dlatego nie wiem, co było nie tak. A, tu mam ładnie drzwi otworzone. O, proszę. Możemy sobie teraz cały magazyn oblukać.
Ale raczej to nic nie mam ciekawego do szukania. O, proszę, jest jakaś karteczka. Mamy kolejną misję, co już jest poziomem trudnym, dlatego nie bierzemy. Nie, czekajcie. Aha, dobra, czyli na razie nie musimy tego akceptować. Ale możemy sobie zawsze zobaczyć. To jest ten poziom 14, ale jeszcze go nie będziemy wykonywać. Dlatego wrócimy do samego szefa Sandersa i pójdziemy po jeszcze inne misje. Tu coś jeszcze jest. A nie, to jest wyjście. No dobrze. Przy okazji sobie pozbieram hajs, który zostawiłem. A takich rzeczy nie chcę omijać. Raczej wątpię, żebym je jakoś tutaj ignorował. Bo takie rzeczy muszę brać. To jest jakby taki mój bezpiecznik pieniężny, dzięki czemu mogę się po prostu cieszyć z tego, że mam taką, a nie inną ilość. Dobra, nic mnie tu już nie trzyma. Dlatego wsiądziemy sobie na naszej bryki i stąd wyjedziemy. Najlepiej do tego szefa Sandersa z powrotem. Mamy niedaleko do niego. Dobra, jest nasz szef Sanders. Chcemy od ciebie jakąś łatwiejszą misję, póki co. O, weźmy sobie tom. O, i mamy kolejny. Mamy zastąpioną misję. To będzie pewnie L, właśnie. Tak, mamy zastąpioną, bo to sobie wykonamy, jak już będziemy mieli ten wyższy level. Albo jeżeli już nie będzie innych misji, to będziemy skłonni sobie to zrobić. Ale raczej, jak nie będziemy mieli jeszcze 14 levelu, to zrobimy sobie parę misji fabularnych, żeby po prostu zwiększyć poziom bohatera. Teraz gdzie mamy jechać? Tak sobie spojrzymy na mapę najpierw. Aha, trzeba będzie tutaj się jakoś wrócić. Tylko właśnie jak? Tu się rodzi pytanie, ale mamy już rozwiązanie tego problemu. Szybko dojedziemy. Trzeba będzie raki zabić. A, czyli te nasze ptaszynki. A, szybko rozjechany. Nawet nie musiałem się tam patrzeć. Gdzie to jest? Kurde, te lagi mnie niepokoją. No kurde, muszę was zabijać, żebyście się uciszyli. Dobra. No a więc, co mamy zrobić, żeby się tu dostać, no? Bo już po prostu dostaję. Właściwie to już dostaję takiej głupawki. Nie wiadomo co, gdzie to ma być. Mapa mi tak wskazuje, a ja jeżdżę i jakbym się, nie wiem, nachlał czegoś. No kurczę, no typowy pirat drogowy pijak. Jeszcze w dodatku, pijak. To że jest po prostu masakra. Może właśnie w tą stronę trzeba jechać. Także mnie pomyślał. O, proszę, mamy nasze raki do wykończenia. Ale je raczej wykończymy z takiej broni. O, ładnie dostał. O, proszę. Trzeba je skutecznie powybijać. Dobra, szybko padną. Dobra, misja wykonana. O, feeder, feeder. O kurde. Zabrakło nam tarczy. Wow. O kurde, te ptaki są naprawdę hiper mega groźne. Nie ma. Ptaki mnie nie pokonają, nie ma. O szczy w życiu. Trzeba będzie wsi. Ty. Chwileczkę. Dobra.
Trzeba jakoś je ubić, no tak nie może być. Kurde, skubane małe dranie by mnie prawie zabiły. Dobra. O, chyba możemy coś tu zebrać, bo coś z nich powypadały. Chwileczkę, weźmy sobie leczenie. Proszę. O, jakiś karabin na sprzedaż pójdzie. Tego nie zbierzemy. O, jakaś tarcza. Teraz zobaczymy, co to za tarcza, ale nadal mamy tą najlepszą. Dobra, my sobie już stąd odjeżdżamy, bo mamy tą misję wykonaną. Raki banał, ale w grupie stanowią zagrożenie. I to nie wiadomo jakiego stopnia. Prawie by mnie zaciukały małe skubane dranie. Mają szczęście. Sprzedajmy sobie jakieś pierdoły. Mi się to nie przyda ani trochę. Dobra, pięknie. I kasa się zgromadziła. Jakaś tarcza. Płonąca tarcza, ale i tak by się nie przyda, bo to jest gówno. Jakich mało. Dobra, oddajemy misję. Wybornie. Okej, i wykonamy sobie jeszcze tą misję. Okej, czyli teraz coś trzeba zrobić. Jakieś turbiny, break A, B i C. A, trzeba pewnie będzie puścić turbinę A, B i C. Coś tak przynajmniej na logikę mi się wydaje, ale jeszcze pewny nie jestem. Ale znowu tutaj jedziemy. Nie wiadomo dlaczego to miejsce ponownie zostało wybrane. Albo źle jadę. Dziwne, dziwne. Kurde, ty to jednak, Lilith, nie umiesz jeździć. Trzeba ci będzie wynająć jakiegoś przystojnego szofera. Bo sama to ty tam nie zajedziesz za daleko. O, rozjechany. A to tutaj. Proszę bardzo. No idzie. Aha, to trzeba chyba się wspiąć. Patrz, chciało to gówno na mnie skoczyć. Ktoś jeszcze? Bo chciałbym wysiąść i zrobić z tym porządek. Dobra. A, to trzeba się tutaj wspiąć. I mamy te nasze turbiny. Proszę bardzo, zrobione. Teraz do turbiny B. A turbina B jest tam. No to bierzemy nasz pojazd i tam sobie dojedziemy. Bo nie chce mi się chodzić, a pojazd też mi się zostawić go za bardzo nie chce. Okej, dobra. Podjechaliśmy sobie na lajciku tutaj. Teraz bierzemy i jeszcze C. Skoczyliśmy nie tam, gdzie trzeba, ale to nie szkodzi. To właśnie nie szkodzi. Teraz do punktu C. To pewnie gdzieś... Kurde, kobieto! Tobie chyba naprawdę trzeba taksówkarza wynająć, bo ty to zaraz zniszczysz ten pojazd. O, jakiś trup. Bez nogi. To pewnie ode mnie tak skończył. O, to była chyba najbanalniejsza misja ze wszystkich. A to chyba dlatego, że nie było wrogów. I tu wystarczy było tylko coś kliknąć i nic więcej. Więc taka misja, no odpieprz się. Ale doświadczenie dostaniemy, co to dla nas plusuje. Dobra, jesteśmy tutaj. Pewnie już więcej nie będziemy mieli od niego misji. Dobra, oddajemy. O, coś dostaliśmy. Chwileczkę. Level up na pewno był. Mogę być pewny. Mamy już 12. Teraz sobie jakiegoś skilla damy. Tak się zastanawiam, ale dajmy sobie to, żeby sobie podwyższyć. A jakieś misje, nie wiem, cokolwiek. No została nam ta, a fabularna, o kurde, ile żeśmy już tu misji zrobili. Mamy jeszcze tą, ale to jest chyba ta fabularna właśnie. Tylko pewności nie mam właśnie za bardzo.
Tu mamy jeszcze. Nie można sobie zaznaczyć. Trochę lipnie. Ale przejedziemy się. Przejedziemy się i sprawdzimy, bo chciałbym jeszcze coś wykonać innego. A jak nie, to byśmy najwyżej ten odcinek zakończyli. Dobra, czyli teraz trzeba sobie. Pojedziemy sobie tutaj do niego. Nie wiem, ktokolwiek to jest. Ale pojedziemy, pojedziemy. I zobaczymy. Jeżeli będzie to coś godnego uwagi, to czemu nie? Możemy sobie wykonać zawsze. O kurde. To żeśmy chyba wjechali nie na ten teren, co trzeba. Patrz, bydlak wytrzymały. Zaraz go tutaj rozwalimy. Szkurde. Już za chwilę zniszczony będzie. O kurde, awaria. Dobra, zniszczony ponownie. Kurde, pojazd ledwie zipie, ale się nam udało. Nie wiem zresztą, co my tu robimy. Chyba, żem zrobił błąd, żem tu wjechał. Ale ponownie sobie możemy tutaj. Czemu nie da się tego otworzyć? Jakie gówno? Bez jaj. O, skrzyneczki jeszcze się te da otworzyć, ale nie spodobało mi się to. Chyba już była raz otwierana i dlatego nie może zostać otwarta ponownie. Gdzie my to już jesteśmy? No minęliśmy to, kurczę! Za szybko jedziemy, a potem się dziwić, że potem jest problem. No bo jakżem tu przyjechał, nie wiadomo po co. Jezu, ja już myślałem, że tak się majgnę tym pojazdem, że już po prostu nim nie zawrócę za bardzo. Zostawcie mnie w spokoju. Nie stawiajcie mi tu jakiegokolwiek oporu, bo i tak nie macie szans. Chyba teraz tutaj. Teraz to jakoś załatwimy. No sami mi pod koło podjeżdżają. Patrzcie, czy to nie jest głupie? Czy to nie jest głupie, że oni sobie tak po prostu pod koło wchodzą i giną? Oni mają jeszcze na to wyjebane, no. Chwileczkę, trzeba tu cofnąć. Gdzieś to tutaj jest. Teraz tutaj. No, i patrz, jak to mijamy. No gdzieś to tutaj jest, mniej więcej. O, nawet widzimy już ten wykrzyknik. Chyba trzeba tam na górę wejść. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tylko nie wiem właśnie, jak się tam dostać na tą górę. A zaraz będziemy mieli chyba sposób wejścia. Lub i nie. Może jakieś pomysły. A jak nie, to zaraz skończymy odcinek, żeby nie było, że potem się będę 5 minut zastanawiał i przelatuje mi materiał. Chcę go dobrze zrobić. Bez żadnych takich, wiecie, bez sensów. O, coś tu mamy, ale tego się nie da zebrać. No dobra, to byśmy już w sumie mogli zakończyć odcinek. Jeszcze się tak spojrzę na tą mapę, tak z ciekawości. Ale dobra, zakończmy już odcinek. W następnym odcinku rozpoczniemy sobie robić konkretne misje. Jeszcze bym sobie wybił tego bada z Kaga. A to może z shotguna. Chodź tu. O ty. Jak dostał z granata? Się chłopak. Ty patrz. Zostawię jeszcze tu. Nie, to już trzeba załatwić, wiecie. Tak, bo to inaczej nie padnie.
Będzie mnie zamęczało. Pudło. Nie strzelaj już z tego twojego gównianego kwasu. No dobra, skończmy już odcinek. No dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I będziemy kontynuowali kolejne misje poboczne bądź fabularne. Trzymajcie się, na razie. Yo! We'll be right back.